Cześć, dzień dobry. Październik żegna się z nami przepięknymi kolorami, ale nie tylko tych przebarwiających się liści, które Wam pokazywałam już w poprzednich odcinkach, ale również kwiatami. Zobaczcie za mną aż dwie ogromne kępy chryzantem ogrodowych, które rosną w naszym ogrodzie już od dawna i każdorazowo, co roku cieszą niesamowicie nasze oczy i serca, no bo wyglądają fantastycznie. Ale co zrobić, żeby te chryzantemy co roku tak wyglądały? O tym opowiem w tym odcinku. No i pokażę Wam też inne wspaniałości, które można podziwiać teraz w naszym ogrodzie. Zapraszam na ten odcinek. Popatrzcie tylko na ten zachwycający łan chryzantemy ogrodowej w odmianie Orchid Helen. To jest chryzantyma, która zimuje w gruncie. Teraz być może powiecie, że to nie jest żadne wow, bo zdarzało Wam się pewnie przynieść chryzantemy z cmentarza lub te kupione na Wszystkich Świętych, które tam nie zmieściły się już na nagrobkach, posadzić do gruntu, no i okazywało się, że one przezimowują. Tak jest w ostatnich latach. Ale wcześniej, jeszcze kilka lat temu, kiedy zimy były dużo cięższe, no to te chryzantemy spod folii, te, które zdobiły w listopadzie nasze, no, groby naszych bliskich, wcale tak dobrze nie zimowały. Natomiast chryzantemy ogrodowe charakteryzują się tym, że są bardziej odporne i lepiej znoszą polskie zimy. Niemniej jednak to nie jest wcale tak, że można je pozostawić samymi sobie. Trzeba je osłaniać na zimę. My przetestowaliśmy przez te wszystkie lata, od kiedy je uprawiamy, różne sposoby osłaniania ich na zimę. Wcześniej stosowaliśmy taką metodę, że już jak one przekwitły, ścinaliśmy albo i nie te zaschnięte łęty i zasypywaliśmy kopczykami strocin. Ale później na wiosnę trociny są dosyć mokre i one tak niefajnie rozmarzają, to znaczy bardzo długo trwa rozmarzanie tych kopczyków, no bo trzeba co kilka dni przychodzić i zeskrobywać tą górną warstwę, która rozmięka, natomiast tam pod spodem dalej w środku tego kopczyka są zamarznięte te trociny. No i to jest po pierwsze kłopotliwe, a po drugie, nie wiem, czy kiedyś zbieraliście mokre trociny z gleby. Jeżeli nie, to nie polecam, od razu Wam powiem. Dlatego, że one się po prostu wszędzie przyklejają, tak rozchodzą po rabacie. Oczywiście one w końcu zmienią się w próchnicę, ale niemniej jednak, no, szczególnie na początku wiosny, no, nie wygląda to najlepiej, kiedy jeszcze rośliny się nie rozrosną, nie jest za bardzo zielono, no i te takie place z tych trocin, no to tak średnio. Możecie osłaniać takie chryzantemy też korą, no to już mniej się rzuca w oczy, albo nawet gałązkami iglastymi. Od kilku lat my tak robimy, czyli stroiszem osłaniamy, ścinamy te łęty i przykrywamy wszystko gałązkami iglastymi, no i to się sprawdza super. Ale znowu trzeba uważać, bo wiosną, wczesną, kiedy chryzantemy zaczynają wyrastać, bo mają ciepło pod tą kołderką, to wtedy przyłażą ślimaki, które uwielbiają chryzantemy. I w tym roku ślimaki zjadły nam tu praktycznie wszystko. Ja, no, płakałam, bo mi się wydawało, że nie będzie tu ani jednego kwiata. Wszystkie młode pędy, które widziałam, że już wyszły, zostały obżarte przez ślimaki. Na szczęście, jak widzicie, moje łzy nie były potrzebne, bo chryzantemy wyglądają zachwycająco. W ogrodzie już tak naprawdę prawie nie ma kwiatów. Są pięknie przebarwiające się liście, to nas bardzo cieszy. Są trawy ozdobne, które widać za mną. To też jest niesamowity, no, efekt oczywiście, ale taki żywy kolor, no to dają nam właśnie chryzantemy. Ta jest Orchid Helen, obok mamy Izabela Rose, taka bardziej, no, taka gerberowa typowa chryzantema, a mamy jeszcze chryzantemę żółtą, najpóźniejszą, która na razie w ogóle jest w pąku, jeszcze się nie rozwinęła. I na nią oczywiście będziemy czekać. Poza kolorem i obfitością kwitnienia, chryzantemy mają jeszcze tę zaletę, że bardzo długo stoją w wazonie. Więc teraz, kiedy już nie ma tak dużo materiału na bukiety, można je bezkarnie ciąć i wstawiać do wazonu i nawet 10 dni spokojnie wytrzymają. Także to jest ich naprawdę wielka zaleta. Ja lubię, uwielbiam mieć świeże kwiaty w domu i, no, chcę to
do końca sezonu korzystać z tego, że właśnie mam ogród i mogę ścinać kwiaty do bukietów. I właśnie te chryzantemy ścinam. Łączyłam je z kosmosami, które nadal u mnie kwitną, bo jeszcze nie było takiego przymrozku, który by je ściął. I z daliami, które również nadal kwitną. No, niemniej jednak już zaczynamy je powoli wykopywać. Poza ochroną przed mrozem i ochroną przed ślimakami, chryzantemy należy również dosyć często odmładzać. Wtedy będziecie faktycznie cieszyć się taką obfitością kwitnienia. One wymagają tego odmładzania nawet co 3 lata, czyli często należy je dzielić. Dosyć łatwo robi się też z nich sadzonki, z tych wierzchołkowych odcinków, więc możecie mieć tak naprawdę bardzo dużo własnych chryzantem, no ale trzeba poświęcić im czasu. Niemniej jednak zobaczcie i przyznajcie, że warto o nie zadbać i warto sprawić, żeby były szczęśliwe w waszym ogrodzie, no bo właśnie nagrodą będą te cudowne kwiaty, które możecie teraz podziwiać. Chryzantemy lubią miejsca słoneczne, dosyć sporo wilgoci w glebie, ale trzeba uważać, żeby nie zagniły. No my tu mamy taką glebę ciężką, jak wiecie, mamy dużo gliny, ale mieszamy go zawsze z kompostem, kiedy cokolwiek sadzimy, a w szczególności takie no, rarytasy, na których nam bardziej zależy. I tak właśnie było w przypadku tych chryzantem. Te dwie odmiany są dosyć wysokie, więc mają tendencję do pokładania się i warto je podpierać albo po prostu podsadzać czymś, niższymi bylinami, na przykład astrami, tak żeby one miały się na czym oprzeć, no albo stosować różnego rodzaju podpórki. Ostatnią chryzantemą, którą chciałam Wam pokazać, jest właśnie ta chryzantema żółta, późna, wysoka. Jak mówiłam, ona jeszcze nie kwitnie, ale już teraz jej dużą ozdobą są takie guziczki żółto-pomarańczowe, bo końcówki płatków właśnie mają taki pomarańczowy odcień. Zobaczcie, jakie ona ma wysokie pędy. Troszkę się położyła, bo nie była przycięta na czas. Ta chryzantema dobrze reaguje właśnie na Chelsea Chop. Zresztą wszystkie chryzantemy dobrze reagują na cięcie, bo dzięki temu one się po prostu zagęszczają. Są niższe, ale bardziej takie sztywne i nie pokładają się tak bardzo, a zagęszczają się i mają jeszcze więcej kwiatów. Właśnie ci hodowcy, którzy uprawiają je na handel, no to przynajmniej raz w sezonie przycinają chryzantemy, żeby miały taki zwarty pokrój i bardzo oficie kwitły. I możecie ten trik wykorzystać w swoim ogrodzie. Wszystkie informacje na temat cięcia chryzantem, rozmnażania, ochrony, robienia różnego rodzaju sadzonek znajdziecie w naszej książce Cudowny Świat Bylin. Serdecznie polecam, bo dzięki temu Wasz ogród zyska jeszcze więcej dzięki tym samym roślinom, które już macie w nim. Po prostu wyciśniecie z nich najwięcej jak się da. Dodatkowo ta konkretnie odmiana, zobaczcie jak ona się ślicznie przebarwiają jej liście na taki różowo-bordowy kolor, więc warto jej szukać. My ją mamy w sprzedaży, chyba w tej chwili jeszcze zostały jakieś sadzonki, ale na pewno jeśli nawet nie ma teraz, to będziemy robić, bo co roku robimy sadzonki z tych chryzantem, bo są po prostu naprawdę godne polecenia, no i sprawdzone. W naszym ogrodzie rosną już od wielu lat. Kolejnymi roślinami, które wiedzą jak pożegnać sezon, są moja chyba teraz najukochańsza w ogóle roślina verbena Bampton, no i ostnica cieniutka Ponytails. Ja już pokazywałam Wam w poprzednich odcinkach kilka miesięcy temu te zestawienie, ale ono nadal zachwyca. Mało jest takich roślin, uważam, w ogrodzie, które wyglądają świetnie praktycznie przez cały sezon albo przez tak długi czas jak ostnica i ta werbena, ponieważ ona co prawda już przekwitła, ale kolor jej pędów jest po prostu niesamowity. To jest taka fioletowa chmura. Również liście, które ma, przebarwiły się właśnie na taki ciemnopurpurowy czy ciemnofioletowy kolor. Dla mnie zachwycający. Przychodzę tu praktycznie codziennie i sprawdzam, czy nasiona już dojrzały. Na razie zbyt wiele nie dojrzało, ale po prostu zbieram już te, które są, dlatego, bo nie wyobrażam sobie, żeby w naszej szkółce nie pojawiła się właśnie ta werbena w przyszłym roku, no i żeby nie ponowić ją też powielić w innych miejscach w ogrodzie, bo jest po prostu
wspaniała, a na dodatek nie wymaga praktycznie żadnej pielęgnacji. Nawet jeżeli jest bardzo sucho i ona tak jakby, no można powiedzieć, uschnie, zaschnie, to dalej wygląda bardzo ciekawie, bo widziałam ją właśnie w jednym z pokazowych ogrodów u Danusi Moźniak w ogrodowisku, gdzie było dosyć sucho w tym roku i ona po prostu no, straciła liście, a mimo wszystko wyglądała rewelacyjnie, więc jest to roślina, która sprawdzi się nawet w takich trudniejszych warunkach i w trudniejszych ogrodach. Natomiast ostnica cieniutka, którą mieliśmy już kiedyś w naszym ogrodzie, ale chyba wtedy to miejsce nie było tak bardzo dobrze wybrane i ona źle znosiła zimę. Zimowała kilka lat z rzędu, ale no nie wyglądała najlepiej. Tutaj to jest po prostu jak jakaś rewelacja. Zobaczcie, jakie ogromne są te kępy. A przypominam, że wszystkie te ostnice, które są na tej rabacie i w całym naszym ogrodzie, uzyskaliśmy z tegorocznego siewu. Także nawet jeśli ostnica w waszym ogrodzie wymarznie, to po prostu siejcie jej nasiona, zbierajcie je teraz, bo teraz są dojrzałe i wystarczy, zobaczcie, po prostu przeczesać ręką, zebrać garść i to już będzie naprawdę mnóstwo nasion. I wysiewajcie wtedy, kiedy się nudzicie, czyli w styczniu, w lutym wysiewajcie ostnice, w marcu. Nawet tutaj sieliśmy niektóre jeszcze w kwietniu, bo mieliśmy naprawdę dużo nasion i chcieliśmy je wykorzystać. I one wszystkie wyglądają rewelacyjnie, a ich uprawa z nasion naprawdę nie jest trudna, a daje mnóstwo satysfakcji. No i wtedy macie też ogromną ilość tych sadzonek, które możecie wykorzystać gdziekolwiek w waszym ogrodzie. Kolejną rośliną, która wprawia nas w zachwyt o tej porze roku, jest ten cudowny szarłat. Po prostu jest zachwycający. Ma intensywnie różowe łodygi, jasnozielone liście, które teraz, zobaczcie, jak ślicznie się przebarwiają na takie różne purpurowe i różowe tony. No i przede wszystkim te kwiatostany, które choć już powoli zaczynają przekwitać i zamieniać się w nasiona, to dalej zachwycają intensywnością tego koloru, rozmiarami w ogóle całej rośliny. I no to jest taka wielka plama kolorystyczna w ogrodzie, który coraz bardziej staje się brązowy, taki szary, gdzie wszystkie rośliny raczej idą spać, a ten szarłat chyba zapomniał o tym, że już mamy taką, no w sumie dosyć późną jesień. Jego wadą może być rozmiar, który osiąga, ale też nie musicie mu pozwalać aż tak bardzo się panoszyć w waszym ogrodzie. Możecie wyprowadzić taki szarłat tylko na jedną łodygę, a te boczne pędy, bo to jest, słuchajcie, to i to i to, to są wszystko odgałęzienia od tej jednej łodygi. On tu miał kilka takich ogromnych łodyg, ale one się złamały po którejś wichurze i została tylko ta jedna. A ta jedna i tak daje czadu. Tutaj tego może nie widzicie, ale jest podwiązana takim dosyć dużym drewnianym kołkiem, żeby po prostu się nie położył. Szarłat no, nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o intensywność tych kolorów. No chyba tylko ten mój ulubiony Rhodes Golden Arrow, który pokazywałam wam w poprzednich odcinkach na tamtej rabacie. On też właśnie ma połączenie takiej żywej zieleni, jasnej zieleni, wręcz limonkowej zieleni liści i bardzo intensywnego różu kwiatów, no ale jest zupełnie inny, niższy, ma niższy pokrój. Możecie zobaczyć sobie tę roślinę również w poprzednich odcinkach. No przyznacie, że jest zachwycający. W naszym ogrodzie, zarówno jeżeli chodzi o tego szarłata, jak i wszystkie inne jemu podobne szarłaty, one po prostu już się same rozsiewają. Kilka lat temu posadziłam dosłownie jednego szarłata na dole w ogrodzie przy głównej rabacie i on się wysiał, wsiał się w kompost i teraz po prostu znajdujemy siewki późną wiosną, wczesnym latem w różnych miejscach i jeżeli tylko nam nie przeszkadzają, no to po prostu pozwalamy im rosnąć. Muszę przyznać też, że większość siewek nie osiąga tak spektakularnych rozmiarów jak konkretnie ta roślina, dlatego że często wysiewają się w takich no, niezbyt sprzyjających miejscach, warunkach, gdzie jest naprawdę bardzo sucho, konkurencja z innymi roślinami. No tutaj ten szarłat mógł zaszaleć, bo u stóp ma tylko ostnicę i lawendy, a tak
to nic mu nie przeszkadza, wygrzewał się tu w słoneczku, miał sporo wilgoci, bo tutaj ta ziemia też jest właśnie taka cięższa, więc ona dobrze zachowuje wilgoć, no i to pozwoliło mu osiągnąć takie wielkie rozmiary. Muszę wam jeszcze pokazać tego sadźca. To jest sadziec pomarszczony w odmianie czoklet. On w sezonie ma takie purpurowe liście, jest bardzo ozdobny. Jego łodygi również są purpurowe, a kwitnie bardzo późno, bo właśnie otwiera swoje kwiaty, jeszcze część pąków ma nawet nieotwartych. I teraz właśnie zaczyna się też przepięknie przebarwiać na takie rude tony, rude, żółte. Jest tutaj coraz więcej kolorów na tych liściach, ale zobaczcie na te kwiaty, ta biel, po prostu to jest coś w ogóle no tak zaskakującego. Nie ma praktycznie osoby, która nie pytałaby o tego sadźca, która w tym okresie odwiedza nasz ogród, no bo jest bardzo oryginalny, nie jest często spotykany i faktycznie jest taką rośliną, która jest ozdobna również bardzo długo, praktycznie cały sezon, dlatego że na początku właśnie te liście, one już od samego początku, jak rosną, mają taką, są tak purpurowo nabiegłe, czyli mają taką no, poświatę purpurową. Potem, kiedy faktycznie to słońce mocno świeci latem, one stają się zupełnie purpurowe. No a teraz bledną, ale to chyba nikomu nie przeszkadza, bo po prostu te ich jesienne przebarwienia no, też są rewelacyjne. Ja bardzo, bardzo lubię tego sadźca. On się w ogóle nie rozsiewa. Za to łatwo podzielić go przez podział, więc też w łatwy sposób możecie mieć nowe sadzonki. My jedną kępę podzieliliśmy i w tej chwili mamy 3 kępy w różnych miejscach, takie dosyć spore. Tam w cieniu on już kwitnie też, ale właśnie on się jeszcze nie zaczął tak przebarwiać, więc jest bardziej taki zielono-purpurowy. Natomiast te dwie kępy, tutaj jedna i tutaj obok druga, które są w bardziej nasłonecznionym miejscu, no właśnie mają już te jesienne przebarwienia. Polecam wam tę roślinę, bo mamy ją od naprawdę kilku ładnych lat i jest totalnie bezproblemowa. Te pędy są też bardzo sztywne. On się teraz odgina od miskanta, który rośnie za nim i się na niego pcha, ale jeżeli dać temu sadźcowi dużo miejsca, to on po prostu nie będzie w ogóle sprawiał żadnych kłopotów i nie będzie się tak pochylał, będzie pięknie wyprostowany, no, tak sztywno stał, więc jest naprawdę rewelacyjny, no bo jest wysoką byliną, której nie trzeba podpierać, a to się rzadko zdarza, bo większość wysokich bylin jednak w jakimś stopniu się pokłada i sprawiają nam w ten sposób no, problemy. To wszystko, co przygotowałam dla was w tym odcinku. Jeżeli podobały wam się moje propozycje, zostawcie kciuka w górę, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, no i koniecznie napiszcie, jakie piękne kwiaty zdobią teraz wasze ogrody. Chętnie poznam nowe, śliczne kwiaty, które kwitną teraz w końcu października. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa! Halo, halo, drodzy widzowie, nie zapomnijcie odwiedzić naszego sklepu. Znajdziecie tam najprawdopodobniej najlepsze ogrodnicze książki i sekatory. Zapraszamy!